Hej, podobno słyszałem, że mi zajęliście ojcze tu prowincję. Takie, o kurwa, skąd ma to robię? Co on tu mam? Tutaj jeszcze jakiś śmieciowy oddział idzie. O, Sado jest po drugiej stronie. Kurwa, ma jedną prowincję, ma jedną armię. Ja pierdolę, trzeba mu jebnąć, nie? Ile można być na minusie? Nie wiem. W szczególnie chyba nigdy nie byłem na minusie. Ale ja jestem obecnie. Armię mam. Handlu, coś taki słaby. Można z kimś handlu zrobić? O kazaki można handlować. Zażądaj umowy handlowej. Oferta jest nie do przyjęcia, ty kurwa chuju. Ty pierdol. A on umata może handlować. Aha, nie chcę. Ci cesarzowie nie chcą odtarza. Czemu nikt nie chce ze mną handlować? Nie wiem, może nie masz surowców żadnych. A nie masz tutaj. No mam, ja mam herbata i jedwab. To jest drewno morwowe. Nie mam. Ja mam jedwab i herbatę. A o czym ty mówisz tutaj? A, to jest farma jedwabników, okej, okay, dobra. Gdzie spojrzałem. Dobra. Dobra, no nie mam innej opcji jak bankructwo. Shit happen, zdarza się. Nie wiem, bo już ja raz byłem już na bankructwie. Tylko ja przez dwie tury byłem, nie? Mhm. I to szybko wziąłem, pociągnąłem podatki i wyszło, nie? Może dobrze. Na plusie tam jakoś byłem, tam później podbiłem i było spoko. Kurwa, teraz to jest coś takiego, że ja jestem dosyć sporo na minusie, bo tam byłem, nie wiem, minus chyba 10 coś. Mało. Teraz to ja kurwa minus 500 mam, prawie 600. Ale że 17 potraciło. No. Do not expect tea. That is for friends. Speak your my friend, I'm ready to trade with your market. My friend, I'm ready to listen to your Może nie chcę ode mnie towarów, bo wszystko się kurwa pali u mnie. To ma sens. Chociaż nie, jedwab się nie jara, więc... Herbata się fajczy tylko. Ja też nie mogę z nikim handlować. Dobra, ja nic do roboty już.
should discuss matters of mutual interest, so that all may profit and flourish as a result. Opa, jaka mędo. Co, wyszli na ciebie? No. O kurde. No, może być ciężko. Dużo samurajów ma jebany. Pokazuj. Znaczy ja nie widzę tego, decyduj. Tak, decyduj. No kurwa, trzeba to odbić. Trzeba im pierdolić. No kurde. Nie, masz o 1000 więcej chłopa. Możesz ich zalać. O, jeszcze piękne, puste pole. Idealnie dla strzelców. Ale to ani ja, tak kręceni będą musieli do mnie podejść. No właśnie, a ty masz tych poborowych, no to rozciągniesz ich w jak największą linię i oni podziurawią wroga. Dobra, to jest sens. Tylko że czekaj, oni mają łuczników. Masz jakąś kawalerię? Nie mam żadnej, oprócz generałów. No to drugim generałem tym staraj się jakoś nękać ich łuczników może. Choć nie wiem, czy dasz tej tak wytentegować, żeby nie stracić tej jazdy. Bym miał czas na rozstawienie, kurwa, będzie. O, ja dobra. Pierdolę dasz. Ja to trochę chujowo, nie? No, bo będziesz miał niewypały w tym, w oddziałach. Dobra. Się zastanawiam, czy powinien się rozstawić przy samym tym i wejść na tą górkę, czy jednak olać tą górkę i rozstawić się na krańcu mapy. I chyba sensowniej byłoby na krańcu. To jest fajne zniszczenie. To jest fajne w sensie. W sumie... Nie, to tak licho wygląda. Kurwa, lepszego nie znajdę. Tu jest jeszcze. To jeszcze jest takie jakieś zniszczenie. Dobra, weź, daj mi armię. Masz! Takie... daj mi armię, okej, spoko. Coś takiego po prostu? O. Za wzgórzem będę. Mówię o! Żeby ta górka tutaj nie przeszkadzała. Po co po lewej jest. To wiocha jest w ogóle, ej. Gdzie? A tam, wiem. Można ją spalić? A nie, bo to moje, to nie. To jest to moje przyszłe ziemie, ale nie. Znaczy to twoje przyszłe ziemie i twoje ojczyste ziemie. Moje były ziemie. Masz, napierdala się. Okej. Okay. Tymi oddziałami z flanki mógłbyś wejść na górkę ewentualnie, ale niekoniecznie. Że w sumie przydałoby się, żebyś tak tutaj doszedł. Tymi, co tutaj rozstawiłem ci. Dobra, ma tylko dwa oddziały łuków, to niewiele. Uważaj na jego łucznie, nie wierzę w nie kawalerią. Okej. I spierdalaj swoją kawalerią przed jego kawalerią i jego kawalerię łap swoimi włóczniami. A wtedy swoją kawalerię od pleców najlepiej. Nadążasz? Masz trzy oddziały kawalerii. Jeden to generał. No bo to są kawalerie z włóczniami. Fajne kolorki oni mają, biało-czerwone. Nawet. Fajnie to wygląda połączenie na ich zbrojach. Teraz pozmienię twoje szyki. Nie wiem, czy nie za daleko ich nie wysłałem, tych strzelców. Nie, dobra, spoko.
Jak włócznie są tuż za nimi, to okej. Okay. Wiesz, jak będą się zbliżać, to rzucaj włócznie do przodu, żeby przechwyciły wroga. Dobra. Kurwa, ale mi chujową pogodę dał. No, musiał taką dać. Uważaj, kawaleria śle na twoją lewą flankę. I na prawą zresztą też. Kurwa. Pajaka mendo. Kawaleria mi wysłała na flanki. To kawalerię boję trochę. Kurwa, on mi od tyłu będzie chciał zaatakować tu? Tak. Znaczy tutaj komputer będzie starał się flankować ciebie bardzo. No właśnie w tym to że całkiem nieźle zrobili ten AI. No pomijając to, że ta szarżuje ci na włócznie. Dobrze, kurwa! Brawo ty! Oj, wytrzebiło. Kurwa, trzech typów straciłem, a oni prawie całą łodzią, ej. Dobra, strzelcy już walą. Atakować ich. Do przodu włócznie, teraz. I... Elo, chuje. Daj, tu. Dobra, kawalerię weź, dobij tych na lewej flance, a włócznie rzuć do pomocy. Prawa flanka. Atakują cię. Czekaj. Kurde, tak pięknie się zatrzymało wszystko. Ograniam sytuację, chyba już. Za dużo się dzieje. O, tutaj ten, dowódca strzelców ma rewolwer. Gdzie dowódca strzelców? No, zobacz sobie oficera w tym oddziale twoich strzelców. Akurat strzela pośrodku oddziału. Drugi oddział od prawej strzelców twoich. Pośrodku oddziału stoi typek z tym, z rewolwerem. A, jest! Kurwa, jak taki cowboy. No ba. Tak w ogóle, ta ciekawość, bo nie wiem, ja się kompletnie nie orientuję, jak się ta broń palna rozwijała, ale jak wymyślili rewolwery, to czy nie próbowali zrobić tych strzelb z takim samym tym? No, Winchester. Są te takie z bębenkami strzelby po prostu? Winchester pierwszy, to aha. Był bębenek. Aha. Tak się ładowa, tylko że on był na... 20 po... Nie, wróć, na 15 pocisków z tego co pamiętam, taki duży miał. Aha. Chuj, w strzelców mi wbijał się to. Dobra, atakować i generała wyślę. Kurwa, Adzia mi tu panikuje. Rzuć do przodu tej kaczy z Jari, cofnij tych swoich strzelców, żeby nie walczyli. Wręcz. Robić. Kurde, pogoda to serio chujowo jest, bo masz tyle niewypałów teraz, że ojejku. O kurwa, generał! Włócznie mnie atakuj. Właśnie biegnę w niego. Kurwa. No pajak się uczepił ten. Kurwa. No i teraz przejebałeś. Kurwa mnie. Ja pierdolę. Co mi tak zaczęli wszyscy pamiętać nagle? Straciłeś daimio.
Kurwa mać, nie wiem. Postawiłem go dajmo za włóczniami, a on kurwa przez włócznie przejechał. Siema. Pozdrawiam. To był zajebisty kurwa patent. Bardzo dziękuję, Szabun. Ja tam ci chyba wyminął te włócznie. Zresztą jakoś chyba źle kliknąłeś i ten generał tak dziwnie stał w ogóle. Nie powinien tak stać. A ja mu kazałem i stanąć przodem do nich. Nie wiem, czemu on bokiem do nich stanął. Czasem jak się źle kliknie, ale spoko, to odpierdala im. Kurwa mać, ja pierdolę. Fuck this shit. Ja pierdolę, ja kurwa tylko daimio straciłem, nie? Reszta oddziałów jest prawie full. No i następca jeszcze jest, kurwa. A jeszcze mnie idzie dobić. Może tym razem byśmy odeszli. Oby. Ale on straty duże. On w ogóle kawalerię jedną stracił jej. Przytrzymiło ich nieźle. Czy mnie też w sumie. Dobra. Walka o wszystko. Tam daj mi postawiłem, bo mi kurwa te jebane włócznicy zaczęli się łamać. Kurwa, nienawidzę jak mi kurwa z pięciu stron atakują. Ja pierdolę, jak to ich ogarnąć? Napierdalaj w pięć stron. Nie, dlatego jeszcze guna nie za bardzo lubię, bo kurwa jak jest bitwa i bot ma kawalerę, to mnie kurwa z tej, z tamtej, chuj, jeb, kurwa, chuj. No tak powinno być. Tak powinno się działać kawalerią. Znaczy no ja wiem, nie, ale... Dobra, teraz Kaci z Jari kurwa na pierwszą linię idą. Nawet deszczu nie ma. Tak, w pierwszej linii to tych, to strzelców poborowych, by oni wypalili, bo... Tak. Bo nie będą szalać lobby nad twoimi. Wiem, wiem. To za nimi od razu strzelcy i... Znaczy za nimi od razu Kaci i Ziary i... I od razu akurat wróg będzie biec, to Kaci i Ziary pierwsi biegną i Pierdolić. Mam im przetrzebionych tych chłopów trochę. Dobra, najliczniejsze oddziały na środek. Na flankę. Kurwa, kawalerą chce ci się to atak. Żeby się kurwa teraz nie zdziwił. W ogóle tak patrzę, że to ogólnie zawsze wszyscy mają katany, a ten, a dowódca strzelców ma szablę. Jak to pokaż? No znajdź go sobie, w środku oddziału jest. I wszyscy, szablę ma. No, a jego podopieczni mają te katany. I w innych oddziałach dowódcy też mają katany. A ten jeden się stwierdził, że się wyjebie z szeregu. Nie będę mówił jak walczyć. Mam nadzieję, że ta szabla jest lepsza od katany, albo przynajmniej taka sama dobra, bo kurwa ta ciężka bitwa będzie. W ogóle tak patrzę i widzę, że też fajnie zrobili tutaj, bo... widać, że dowódca oddziału Kaczyciary jest wyższego stopnia niż dowódca oddziału z tego poborowych. Znaczy wygląda lepiej po prostu. Jest dowódca Kaczyciary. No jest też w środku oddziału. W żółtym wdzianku ma koło chorążego. Zawsze dowódca stoi koło chorążego. I go sobie porównać z dowódcą oddziału poborowych.
włóczników. No, lepiej wygląda zbroję ma, przynajmniej. No, przeżyję tę bitwę. W ogóle ja bym podszedł tymi strzelcami. No, to trochę do przodu się przesuń. Dobra, ale nie biegnijcie. Dobra, ci już się zatrzymali. Too late. Teraz powinno być wcipkę dosyć. No chodźcie tu szmaty. Wygraliście przez farta, ale teraz farta nie ma, bo nie ma daimio. Ale jest nowy, bo tam był jego syn. Teraz jego syn jest daimio. No. I też mnie bawi to, że strasznie według mnie zepsuli tutaj wygląd tych generałów. Bo mimo, że cała gwardia jest jeszcze starodawna i ma normalne zbroje i tak dalej, to typ jest bez zbroi. Tutaj dowódca. Daj mi twój. Jest w jakimś kurde mundurze. Mu zbroję. By przeżyć? Ma dużo chapa, więc... Trzy oddziały kawalerii, prawa flanka. Tylko na prawą flankę wyspą. No. Tak, bo on ma strasznie przyczepioną tą jazdę, to też wiesz. Nie może szaleć. Zaczynają się fajerwerki. Pierwszy oddział powinien zostać wytrzebiony. Napełnione tempo. O kurwa, płonące strzały, ja cię chuj. Dobra, samuraja, idźcie im wpierdolić. No jak pięknie jeszcze zdążyli wypalić jedną salwę. Zajebiście. Kolera tam jest, ale nic nie zrobię z nią. Kurwa, teraz jak to nie wygramy tego... Kurde, jak się przepycha dwóch typów. Tak mają skrzyżowane włócznie i tak, kto silniejszy. Dobra, we dwaj tego... Kawalerię. Napierdalać. Rzucaj tych szelców na... A, już to zrobiłeś, dobra, spoko. Właśnie już biegną. To trzeba generała przechwycić. Na lewej flance tak trochę. Właśnie on się rozmyślił, on nie tak... On nie wie, co ze sobą zrobić. Kurde, ale to wolno idzie. Idę po herbatę. Kurwa, sorry, no. To ja tak jestem w stanie coś ogarnąć jeszcze. Jejku, jak jednego szczerce ponabijało tymi szami. Kurde, Boromir, wygląda jak Boromir teraz filmowy. Ej, ty serio? Z tych klęczy i tak z mieczem jeszcze.
Chyba się skupią teraz na tych... Ja podziwiam. Śmierć. Niedowierzanie, kurwa. Nie, ale w ogóle szczególnie jest też coś, czego nie zauważyłem chyba w Romie dwójce już, choć nie jestem pewna, może to jest też. Ale w każdym razie ten. Dogorywanie poległych. Zabranie się nim powinni zająć. Kurwa, strzelcy, ja pierdolę. Kawaleria przejechał, ominęła ci. Kurwa, no to teraz nic nie zrobię, no z nią. Mnie wkurwia ta kawaleria. No ja pierdolę, strzelcy! Miecie się odwrócić, no w kurwę jebani! Takie mędy dosłownie. Aha, kawalera w dupę mi się wbija tutaj. Pozdro. Dawajcie, no nie panikujcie tak, ja pierdolę. Strasznie oni się srają. No bo to chłopi, to Ashigaru, no jejku. Pa, panikuje mi wszystko, no kurwa. Nie no chuj, no, pierdolę, jak są sami samuraje, to nie można wygrać z nimi. Po prostu kurwa... Przewaga liczebną miała mi chuj. Kurwa, napierdalałeś się z jakimiś 5 wiekami tradycji samurajskiej. Myślisz, że to tak łatwo zajebać? Kurwa, nie wiem, no. Ale przewaga liczebna przynajmniej jest. Niewielka, miałeś 500 ludzi więcej. Kurwa, jebanie, no walcz, no kurwa, nie się stoją, się patrzą, ja pierdolę. Kurwa, dobrzy są, ja pierdolę. Chuj, no no i samuraje też dostali w pierdol, no kurwa. Dostali w pierdol. Kurwa mać. Dobra, spierdalaj tą daimyo. Chyba sensu nie ma już. Chyba, że generała im zabije i nagle zaczną panikować. No było Fallen General. I chyba. Jak oni... Tak oni się nie spanikowali. No bo samuraj mam większe morale. Plus wygrywali bitwę. Aj chuj. Do widzenia. No kurwa ma. No i chuj, dla mnie też koniec kampanii już. Nie, ale... Nie odbiję tego. Ja zaogarnęłam sytuację, spokojnie. No ja już nie mogę, jedna armia na południu mnie tam walczy, wali. Tutaj kurwa nie odbiłem tego, więc nie mam kasy w ogóle na cokolwiek. Znaczy teraz po stracie tej armii będziemy pewnie za 3 gotówki. Nie wiem, kurwa, jeszcze ten dajmy. Trzyma, ale nie wiem, mogę go wycofać jakoś?
Powinieneś mieć opcję. Oddaj. I wkurwia coś takiego, kurwa mać, no. No jejko, to przegrywasz, no. Mnie też dostawałem po dupie trochę teraz, no ale... To... Wszystko straciłem, okej? Okay?